1922 roku Akademia Górnicza powołała pierwszą Radę Wydziału Hutniczego. Wydział nazwał bardzo bogatą tradycję, wielokrotnie zmieniała się nazwa i obecnie nazywamy się Wydziałem Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. Praca Wydziału składa się z pracy katedr. To katedry realizują poszczególne badania naukowo-badawcze i dydaktyczne. Na Wydziale pracuje około 200 osób, w tym 21 profesorów tytularnych, 31 doktorów habilitowanych, 83 doktorów i 26 magistrów. Kształcimy studentów w 6 kierunkach, takich jak metalurgia, inżynieria materiałowa, informatyka stosowana, edukacja techniczno-informatyczna, inżynieria obliczeniowa, inżynieria ciepła. Studiuje u nas ponad 2200 studentów, w tym 2000 to są studenci na studiach stacjonarnych. Prowadzimy również oczywiście dydaktykę na studiach niestacjonarnych i Wydział również kształci studentów trzeciego stopnia, czyli tak zwane studia doktoranckie w zakresie metalurgii i inżynierii materiałowej. Są one prowadzone wyłącznie w języku angielskim. Możemy się pochwalić również, że Wydział posiada koła naukowe. Jest to 9 aktywnie działających kół naukowych, które zrzeszają ponad 300 studentów. W tym roku te nasze koła, niektóre z nich oczywiście obchodzą 9-lecie swojego istnienia. Wydział prowadzi badania zarówno w kraju, jak i za granicą. Mamy kilkuletnie podpisane kontrakty z ośrodkami przemysłowymi, jak również z ośrodkami uniwersyteckimi. Wydział prowadzi prace naukowo-badawcze, technologiczne. Oczywiście prowadzimy szerokie badania oparte na projektach naukowych, projektach badawczych. Są to badania z zakresu szeroko rozumianej inżynierii metali. Jest to metalurgia ekstrakcyjna, jest to przeróbka plastyczna metali, jest to technika cieplna i ochrona środowiska oraz komputerowe modelowanie procesów metalurgicznych, tudzież rozumiana informatyka przemysłowa. Absolwenci studiów prowadzonych na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej są przygotowani do podjęcia pracy w obszarze szeroko pojętej inżynierii metali, przemyśle elektronicznym, przemyśle przetwórczym, budowie maszyn, elektronicznym, elektrycznym, lotniczym, motoryzacyjnym, jak również w laboratoriach i instytucjach naukowo-badawczych. Wydział kształci również specjalistów z zakresu informatyki, a dodatkowo kończąc kierunek edukacja techniczno-informatyczna, student nabiera kwalifikacji, aby zostali zatrudnieni od szkół podstawowych do szkół wyższych. Są także przygotowani do prowadzenia działalności edukacyjnej w formie szkoleń i kursów zawodowych. Dydaktycznym celem stosowania programów typu Solidworks jest zapoznanie studentów z pełnym cyklem technologicznym od momentu zaprojektowania technologii poprzez zaprojektowanie odpowiednich narzędzi, poprzez wykonanie prototypów tych narzędzi, przetestowanie ich w warunkach laboratoryjnych i finalnie wykonanie tych elementów pod kątem zastosowania w warunkach przemysłowych. Wykonane modele geometryczne możemy użyć na przykład przy symulacji numerycznej procesów przeróbki plastycznej lub obróbki mechanicznej, jak również na ich podstawie możemy wykonać narzędzia czy próbki do testów laboratoryjnych albo narzędzia do urządzeń półprzemysłowych, takie jak na przykład prasy hydrauliczne. Finalnie programy tego typu stosujemy, aby zaprojektować narzędzia czy wyroby stosowane w warunkach przemysłowych.